Witam wszystkich. Z tej strony Piciu. Mam tu dzisiaj załadowane przystaweczkę do kukurydzy do klienta. Szósteczkę. Mam tu arbosika 20-35. 20-25. Mniejszy trochę. Bez kabiny. Ale drzwi pozamykałem, żeby nie wybiło. I mam tutaj rozrzutniczek metal fachu Hornet. To jedzie do klienta też. Dojeżdżam do klienta, tutaj miejscowość Jary. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Koło obornik śląskich. Dowożę tutaj rozrzutnik. Dobry. Dobry. Witam. Podjadę trochę, żebym mógł przejechać. Stań tutaj na razie. I chodź, zobaczysz, czy ty tam wjedziesz. Tu? Tu, ale to piechotą no, trzeba no, iść zobaczyć. Dobra. Tam jest tak. Cześć. Witam. Tam by było najlepiej, bo tu zaraz będą z pracy wracać to, tamto i. I będzie przeszkadzamy wszystkim. A to zawsze teraz tak jest. Jak zwykle. No? Tu może być kłopot, co czy nie? Nie, tragedii jeszcze nie ma. Tu, no i tu na tą łączkę. Czy na wprost i se zawrócisz tutaj, czy... Bo tu wiesz co? Się ściągać, nie? Drogę... Ja pojadę prosto i cofnę tu. Będzie bezpieczniej. Niż zawrócić? Tutaj? Niż zawrócić na łączce. No okej, okay. I tak nie ma gdzie zawrócić, gdzie indziej. Ale jak cofnę, to już mam gdzie zawrócić. Tak, bo tam dalej... Tu podjadę jest, i cofnę. Jest tam dalej, jak zawrócę, ale to i tak trzeba będzie jeszcze wrócić. To se cofnę tu. Dobra. Witam. Dobry. Nagrywać mogę. A śmiało. To dobrze. O. A te dworce się ściągają, to jest na siłę też skręcane są, nie? Ten do mycia to... Można chyba zdjąć, ale... Bo to jest raczej pewnie w całości będzie przykręcane wszystko, ale... Tutaj tam coś gnoi, no, no, czy coś, no, konserwacja, no, nie? No, no, no. To za pewno tam gdzieś wejdzie. Skręcane to wszystko jest, nie? Ale czy idzie, gwarancja jest na ten sprzęt? Tak, jest, na pewno. Ale to ty po całej świecie jeździsz, po całej Polsce, nie? No, no. Ja widziałem filmiki na stół gdzieś tam. jeżdżę, różnie. Tyle kierowców jest? W ogóle tam? No. To co rozwożą, to tak mniej więcej około 5 do 7, 8 tak mniej więcej wywozi cały czas, nie? A ty jeden tylko kamerujesz? Nie, ja nie tylko. Nie, tam ci też? Nie. No. Jeszcze jest Tomek, Artur, Piotrek, co tam nagrywają mnie. Ale na przykład kombajn to też tym się przewozi, czy nie? Nie, tu akurat nie. Niższym, nie? No, na tych betach tam jeżdżą, nie? Tutaj to tam duży rozrzutnik. Na razie mi się nie trafiło, nie? Ale różnie to bywa, nie? Zablokowana ręcznie jest. Tu trochę. Czekaj. Bo trochę musisz odbić tu. Podjeść do przodu. Ja ci trochę jeszcze go zwężę. I trochę musisz tak czy siak tu. No. Jeszcze troszeczkę w stronę płotu. O,
Teraz możesz tak na mniej więcej jechać. Dobra, cofaj. Masz przód? To włącz. Bo akurat łapię uślizg. Czekaj. Dobra. Czekaj. Opuścimy mu ręczny. Może pójdzie. Trochę namknie się. Ty, nie da się podjadę, co? No to podjedź troszkę. O, tyle się nie uda. Można na to wystać jeszcze ten? Tak. Możesz. Ale mówisz, żeby w lewo? To będzie mało. A pociągnij trochę. O, dobra. Teraz trochę się nakręcę. A takie uruchomienie? No. To przyjedziecie, czy to mamy sami co wykonać? Wiesz co, to byś musiał zadzwonić do nich, nie? Na serwis najlepiej. No, albo do przedstawiciela, chociaż do rozrzutnika wątpię, żeby tego na uruchomienie, nie? No. To zależy od maszyny, nie? No powiedzą, że gwarancja, nie, bo nie było rozruchu. Ale to mówię, to zależy od maszyny, najlepiej do nich zadzwonić, nie? Żeby nie było tam problemów, nie? Bo wtedy jest więcej pewne, nie? No to oni będą decydować, ja nie decyduję przy nie wszystkich maszynach, nie? No później, a tych rozrzutników już rozprzedaliście, czy nie? Metal fachu? No trochę schodzi tego, no. A tego Uni też? Bergmanu. Tylko że Bergman jest dosyć drogi, ale dobry, nie? No można powiedzieć, to taki Rolls Royce trochę, nie? No. No ale cenę też ma, nie? No. Cena, no niestety, nie? No, Joker Farmer widziałem, te filmiki, no. Kurde, no. Pięknie, to sypie, kurde. Ładnie, no. Robotę robią, nie można powiedzieć. Dokładność mają super, nie? No, to nie będzie takiej dokładności. No nie. To będzie, jak pójdzie, tak pójdzie. No. I będzie taka, jeszcze będzie taka była. No, może się zdarzyć, nie mówię, że nie. Że nie robi. No. No. No to nie Bergman, no niestety. No. Nie ta cena, nie? A ja mam nadzieję, że taśmy co roku nie będziemy wymieniać. Tego nie wiem, to mi jest trudno powiedzieć, nie? Także możemy jechać, jak no, tego. Kierunka. Ty do przodu tylko. Koła dużo szerzej. No. Tak, traktor tak, a wąski. Prasa tak. No. U, możemy trochę. Dobrze idą, dobrze. Dobra. Ale ta strona, chyba, poczekaj, tam powinno być dobrze, ale... A teraz jaki mieliście rozrzutnik? Welger czy... Aha. Jakiś taki niemiecki. Czeski. Czeski mówi. Czeski? Czeski mówi, no. Nie znam akurat, nie przyznam się. Jakiś, nie wiem, jakiś coś tam Ensony, jakiś taki rodzinny. W każdym razie... Aha. Mało znana firma. Mało znana, aczkolwiek w Polsce robią do niego części, bo znajomy przyjechał i mówi... ja robię części do tego rodzinnego. A tutaj jakąś instrukcję jedną? Tak, mam. No. Nie? Tak. No raczej widzę, tu akurat jest olej, tam pewnie... Nie wiem, tego nie wiem. Aha, tu jest oczko. Tu jest oczko, nie? No właśnie, 130. Tak. No ale to wiem, w tej wielkości, ale 8 ton, nie? Aha. Czyli na przykład to równo z adapterem trzeba sypać w nim, nie? Bo sobie, że nie można, nie? Tego też nie wiem. No tam wiadomo, że trochę wyżej tam, ale nie za, bez przesady, nie? Bo nie przeciśnie. A
A regulacja posuwu to jest na tam gdzieś rodzina rozdzielaczu, wie pan? Nie wiem. A jest kuponik? Kuponik. No, mówiłem ci właśnie, że będzie do wykorzystania w sklepie. A tu będę miał papierki do podpisu, nie? Dobra.